Jerzy Ziemba w naszym studiu. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Zdaje się, że nie mieliśmy okazji nigdy rozmawiać o dobrym spaniu. Czy. Może przesnęliśmy? Może przespaliśmy ten temat. <laughs> Ale no, bardzo ważna rzecz, i bardzo często i lekarze, i różne publikacje mówią na ten temat, że zdrowy sen. To podstawa zdrowia. No to teraz od czego to zależy, żebyśmy dobrze spali? Różne rzeczy się mówi: a to, że w odpowiednich godzinach trzeba pójść, zegar biologiczny, nie najadać się i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedni materac to wszystko. Tak, to wszystko jest rzeczywiście prawda. Natomiast tak, y, sen. Y, niewiele osób wie, ale sen działa y, bardzo silnie przeciwnowotworowo. Sen? Tak. Y, Chodzi o to, że znowu w naszym organizmie wydzielają się różnego rodzaju fajne substancje, które działają właśnie przeciwnowotworowo. To, że usypiamy, to mamy odpowiedni poziom właśnie takiego hormonu, którym jest mela. Tunina. Tunina, no właśnie. To boję się teraz zapytać odwrotnie, czyli jeżeli nie dosypiamy, to podnosimy sobie zaburzenia ryzyko. Raka. Snu, zaburzenia snu mogą być czasami dużo bardziej skomplikowane niż niedobory melatoniny. Melatonina sama w sobie działa, jak teraz pokazano, i jest y, silne, ma działanie przeciwnowotworowe tak samo. Dlatego zadbanie o to, żebyśmy dobrze spali i się wysypiali, jest naprawdę niezwykle, niezwykle ważne. Skąd mamy wiedzieć, że się dobrze wyspaliśmy? No przyjmuje się, że, że przeciętny człowiek potrzebuje około tych 7-8 godzin snu, ale to chodzi tutaj o taki sen nieprzerywany. Mm -hmm. Żeby jednak zaczynamy sobie spać i mamy spać przez następne tak parę, kilka godzin. To jest niezwykle ważne, bo znowu myśmy mówili tu kiedyś o regeneracji organizmu, ale ta regeneracja również następuje wtedy. No, pamiętamy, mówiliśmy o tym, żeby mniej jeść, i te m, okresy m, powstrzymania się od m, spożywania jakichś posiłków, to często wypada właśnie na noc, prawda? No tak, ale często się też mówi, że ktoś dostaje napadu głodu właśnie w nocy, że mu najbardziej smakuje, tak, i dopiero jak się no, naje, to, to śpi. Się, no tak, tak, to trzeba też na to zwrócić uwagę, dlatego że wielokrotnie y, są osoby, które właśnie mają takie napady. Yy, takiego jedzenia około godziny drugiej nad ranem. I Stają, wtedy potrafią i spałaszować wszystko, co w lodówce jest. A więc yy, to oczywiście nie jest dobrym rozwiązaniem, nie tylko ze względu na to, że obiadają się. Często i nie, nie we właściwym momencie, ale to jest również zaburzony sen. Zaburzony sen będzie oczywiście spowodowany wieloma innymi czynnikami. No, chociażby, na przykład, przerost prostaty u mężczyzn no, nie? i już jest pięć razy w nocy, ten ktoś budzi się, no tak. przerywa sen idzie, do, idzie do, toalety. do toalety. Kobiety cierpią z tego powodu, właśnie też to jest, co prawda, spowodowane innymi czynnikami ale y, również mają przerywany sen osoby które mają na przykład uszkodzone czy też jak to mówimy popularnie y, problemy z nadnerczami też nie będą dobrze spać Osoby z nadczynnością tarczycy też nie będą dobrze spać, natomiast sen sam w sobie, jako sen, no, matka natura nam dała ten moment do odpoczynku całkowitego, i jeśli my wystąpimy przeciwko temu, no to działamy przeciwko naturze. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że, że pracownicy zatrudnieni na trzecią zmianę, kiedy powinni spać, tak. a nie śpią i jest zaburzony nie tylko to, że on nie śpi, ale jest jego ten właśnie zegar biologiczny zaburzony, oni cierpią zdecydowanie, to pokazały badania, na znacznie więcej cierpią na różnego rodzaju schorzenia. Zwłaszcza gdy pracują w systemie trójzmianowym, gdzie oni na przykład pierwszą zmianę w tym tygodniu tak, mają, tak, w drugim drugą, tak. a w trzecim trzecią. Pokazano również, jakie to jest znaczenie przy wzroście ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową. Także to ten sen jest naprawdę niezwykle ważny i nie można tego w jakikolwiek sposób zaniedbywać, czy też zbywać sobie. No, najlepiej, najlepiej byłoby tak, rozplanować sobie dzień, żeby no, iść spać tak około godziny mniej więcej 22-23. Wiele osób nie chodzi. Ja też. No właśnie. A jak się przewracamy w nocy z boku na boki się budzimy, to co, już nam się przerywa ciągłość snu? Tak, to już też wskazuje na pewnego rodzaju zaburzenia, bo powinniśmy, jeżeli dochodzi do tego, że budzimy się i przewracamy się na drugi bok, przyktulamy się do kogoś, jeśli nie je do kogo, zasypiamy, i zasypiamy. Jest to jest ok, ale również no, jeśli to jest zaburzone i, i niestety już potem nie możemy usnąć dalej. To już wskazuje na to, że mamy problem y, z czymś jeszcze. A więc ten sen lub jego brak albo jego nierównomierność, o tak bym powiedział, jest markerem tego, że trzeba się tu y, przyjrzeć. Tak samo y, co prawda nie jest to coś związane ze senem jako takim, o czym mówimy, ta fazarem, kiedy nam się ruszają powieki i tak dalej. Y, y, na przykład bezdech, nie? To jest ogromny problem. Oj tak. tak. Że niby śpimy, a nie śpimy. Znaczy tak, osoba śpi, no i najczęściej chrapie. W tym śnie, w pewnym momencie ta osoba przestaje oddychać, ale ciągle śpi. I nagle zaczyna tak, tak no i, I czasami niektóre osoby przestaną oddychać na 30, 40, 50 nawet sekund. No i cierpi ta osoba na tą tak zwaną sleep Czyli ten bezdech nocny. No i znowu, niby śpi, ale ten sen w ten sposób też jest zaburzony. Zaburzone są procesy natleniania krwi. I dlatego ta osoba wstaje rano i bardzo często jest po śnie, który zmęczona. czasami jest ciągłym snem, tak. jest zmęczona. Ona się czuje tak, jakby wykonała duży wysiłek fizyczny, jej się nikt nie chce, otwiera oczy, dopiero się obudziła i jest zmęczona. No i co dalej? Jest dużo podpowiedzi różnych, a to, żeby się zmęczyć, a to wypić nie. wieczorem leko z miodem, a to melatonina. No, właśnie, no więc właśnie tu, tutaj często y sięgamy do żołądka, dlatego że. Jeżeli trawienie na poziomie żołądka, bo oczywiście organizm nasz trawi y, również dalej niż sam w sobie żołądek, ale okazuje się, że jeżeli y, są niewystarczające, są te procesy, lub też nie przebiegają w sposób optymalny dla nas, nie jest w końcowym tam elemencie, nie powstaje właśnie tryptofan, nie powstaje melatonina. Y, która musi być właśnie w ten sposób wyprodukowana, nie ma odpowiedniego poziomu melatoniny, nie aż możemy usnąć. Nie możemy usnąć, idziemy do lekarza i leczymy się na insomnie, podczas gdy problem leży w żołądku, w jego nieodpowiednim zakwaszeniu albo. Odkwaszeniu tego żołądka nadmiernego. Tem, temat zupełnie inny. Rzucam. Natomiast to wszystko, jak widać, łączy się e, z tym snem. Także czasami przyczyna złego snu może być w żołądku, można tak powiedzieć. Ale to Rzucam. trzeba dopiero naprawdę z tą osobą no, spędzić trochę czasu, wypytać, popatrzeć, e, zobaczyć, czy coś innego jeszcze nie dolega. No, to to jest takie naturalne podejście holistyczne, bo to nie tylko podać temu komuś e, coś na sen, na sen, panie doktorze, coś na sen. No to pan doktor wypisze coś na sen. Co ale pacjent to... życzy to. No właśnie, pacjent sobie życzy i czasami lekarz ulega temu. Ale jeżeli rzeczywiście jest to insomnia, czyli rzeczywiście występuje zaburzenie snu, to podanie temu komuś coś na sen nie rozwiązuje sytuacji. Trzeba szukać, jak zawsze w takich przypadkach trzeba szukać przyczyny tego, że ten ktoś nie śpi. Suplementować się na własną rękę melatoniną. Amerykanie jakiś czas temu zajadali się. Tak, to remedium na wszystko. No, melatoniną, tryptofanem. W Stanach no. Zjednoczonych można sobie kupić tryptofan lub jego taką następną, jak gdyby wersję. Yy, yy, y, tą czynną formę, z której już dużo łatwiej organizm przetwarza ją sobie na melatoninę. E, można kupić preparaty tryptofanu w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście dużo Amerykanów korzysta z tego. Yy, czy to a jest najlepsza, kupić? najlepsza rzecz, no nie wiem, melatoninę można tak samo w Polsce, w Polsce możemy tak. kupić tak. Możemy sobie kupić melatoninę i dzięki Bogu, bardzo dobrze. Tylko że e, znowu trzeba to wypróbować, trzeba przetestować, no a przede wszystkim znowu wracamy do sedna sprawy. Trzeba szukać przyczyny. Przyczyny, bo melatoninę możemy sobie wziąć, ale ja uważam, że tak tylko doraźnie, bo to jest jednak podanie takie zewnętrzne hormonu, który powinien być w warunkach prawidłowych, wyprodukowany w odpowiednich ilościach przez nasz organizm. Ale na przykład wtedy, kiedy zbliża się pora snu, a my ciągle mamy silne światło. I nasza przysadka nie reaguje we właściwy sposób, bo zapada zmierzch i zaczyna nasz organizm produkcję melatoniny w sposób naturalny. Prawda? I zaczyna nam się chcieć spać. I to jest normalne. Tak. Natomiast jeśli my. Ten proces zaburzymy, bo. wymiarem światła. Na, na zewnątrz coraz mniej światła, słońce już zaszło jest noc, a my tu mamy silne reflektory, bo, bo siedzimy pod silnym światłem. Plus jeszcze światło z tabletu, na przykład. Na przy... O, tak, tak. To dobrze, że Pan wspomniał o tym, bo niektóre tablety mają już wyłączoną taką, czy raczej włączoną funkcję, taką, że nie zaburza produkcji melatoniny, ale niektóre tak. Osoby, które. W łóżku często czytają coś z czytników. Jeśli są niewłaściwe czytniki, doprowadzi to do tego, że melatonina nie jest w stanie się wytworzyć. I ten ktoś odkłada książkę, bo już jest zmęczony czytaniem, a usnąć nie potrafi. I przyczyna może być bardzo prosta. Tak, dlatego ten, dzieciom ten nie wolno dawać czegokolwiek do czytania yy, w formie takiej elektronicznej. A dzieciaki potrafią i z telefonu czytać. O, i potrafią. Z kołdrą na przykład. No tak. Jeśli chce dziecko czytać, książkę zwykłą poczytać i spać. Życzymy Państwu dobrego snu, oczywiście nie o tej porze. <grym> dziękuję Wierzę bardzo. Sięba, dziękuję. Nie, nie mówimy z... dobranoc. Nie mówimy. Do usłyszenia. <grym> do, usłyszenia mówimy. do usłyszenia, do widzenia.